Kurwa! Sąsiad, gdzie my jesteśmy? Na Honolulu mieliśmy wylądować. A gdzie jesteśmy? Znowu, nie wiem. Ale ja nie wiem, gdzie jesteśmy. No to, ja też nie wiem, gdzie jesteśmy. I patrz, i noc. I noc, i znowu. O, sąsiad, walizki, trzeba okraść. Czekoladka, szmatka do podłogi, szmatka, i czekoladka. I kamyczki. Kurczę, nic nie będzie widać na nagraniu. YouTube to jeszcze przyciemni, no najgorzej. No właśnie widzę to na podglądzie, ja się boję, poczekaj, muszę to coś zrobić z tym display. A tam. Kiedyś sławny YouTuber miał ściszyć piłę, pogłośnił ją. Ja ci powiem, że... Aha, chwila, bo jeszcze night, o. Że szczerze to nic nie daje. Kogo obchodzi widok w grze? Przecież to ważne jest... Poczekaj, czy ja mogę zapalić... O, zapalniczka coś daje. Tak, ale powiem ci, że The Forest jest scared. Sometimes. Ale... No bo teraz włączyłeś zapalniczkę, pojawiły się jakieś drzewa i się zesrałem. Dobra, tym śmiesznym bardzo wstępem chcielibyśmy was przywitać w nowej serii na obu kanałach. Czyli u mnie i u pana Gu. Z The Foresta. Czyli z najlepszej gry roku 2019, który się zaczął. No, dokładnie, chociaż prawdopodobnie najlepszą grą tego roku będzie Dying Light 2. Dokładnie. Który wyjdzie w grudniu tego roku. Który oczywiście nagramy. Tak, oczywiście. Przygotujcie się. Jeżeli zostawicie pół łapki, będzie. Nagramy to. Jeden i pół, podwyższę stawkę. Na pewno? Ty, tak, ja wbiję dla ciebie na dwóch multikontach i będą dwie, więc spoko będzie. Okej, dobra, tylko dobra, to... Jak chcesz, to nikt nie wie, nie? No i będą pojawiały się odcinki równolegle, a może w późniejszym czasie na zmianę. Zależy, czy będą to ludzie oglądali, czy będzie sens. Ja i tak będę, jeżeli ja mam taką zasadę, że zaczynam jakąś serię, to raczej chcę ją skończyć. Tak, ale... Ark. Ale... Ark. To... ale ja nie nagrywałem Arka. Ja też nie, to były streamy. Ale ogólnie... Ja też nie streamowałem Arka. Na zmianę, wiesz. Ale jak na zmianę, jak nagrywamy w tym momencie obydwoje? No tak, tylko dlatego mówię, że w późniejszym okresie. Tak, wiesz, a, no chyba, że tak. Chyba zaatakowałem mi za jeden, nie? Nie, no co ty. Ja się boję, że w nocy... Bo to jest... bo my gramy na... Na hardzie. I ogólnie hard jest prosty. No bo jeszcze jest ten hard survival, ale powiedzieliśmy, że to jest nasze pierwsze podejście do gry, no to trzeba na hardzie pojechać, a nie na normale, jakiś lamus. Tak, ja jeszcze mam chyba 7 godzin w tej grze, więc to nie jest jakoś dużo. Ja w tej grze nawet nie wiem, miałem. O, flary. Dobra. O, flary. Znalazłeś. Dynamit. O, to się zawsze przyda. Dobra, to co? W pierwszym odcinku myślę, że najpierw zaznajomimy się z tutejszymi widokami w lesie. O nie, przestraszyłem się. Ej, pomóż mi szybko. Co? Typy nas gonią chyba, bo słyszałem ich. Kogo gonią typy? Nie wiem, słyszałem, przestraszyłem się. Pomóż mi. Widzę jednego na północy. Na północ, dobra, to idziemy na południe, szybko. Ale południe jest tam... Co? A masz kompas? Nie, nie mamy kompas. Nie mamy. Kurczę. Dobra, to widzę, że to będzie dobra seria. O nie, jesteśmy zgubieni. Kto tutaj jest? Ilu ich jest? Bo ja jestem ślepy. O, znalazłeś pasażerów. O, miło. O, to całkowicie bezpieczne i bezpiecznie wyglądające zejście do jaskini. Co może być... To jest chyba dobry plan, żeby tam zejść. Co może pójść tak? Schodzimy? Tak, zawsze. Tylko wiesz, że duża szansa, że umrzemy. Dobra. A tam jest duża szansa, że są kanibale, więc wybieram opcję zejście. Tak, ja też. I piękna animacja zejścia w dół. Au. Wczytywanie świata. Jak się schodzi? Nie schodzisz. Ała. Czy liny nie chwyciłeś? Nie, chwyciłem się, ale zaskoczyłem potem. Uwaga. Wow, to ty. Ale dobrze, że uwaga, to ty. Uwaga. Czym się świeci? Elkon. Elkon. Dobra. To jest miata, ale... Tak, ale... tylko uważaj, bo jest friendly fear. Ale tak, ale tu mogą być mutanty, to mi się nie podoba. Dobra, żeby... czekaj, najpierw jak się wchodzi w menu? Co?
No bo ja chcę... I, ale ku nie, bo to jest krótkofalówka. Bo ja chciałem coś zjeść, a nie wiem, czy mam coś do jedzenia, o. Batoniki zapewne masz. Dobra, mam jednego batonika. Co? Tak ma... To w ogóle coś zbierałeś z tego samolotu? Szmatki. To fajne szmatki. Spróbuję zjeść. Dobra. O, mam mapę. O nie, słyszałem coś. Tak, coś tu jest. Ja mam chyba za głośno tą grę, ej, bo jest noc, jest ciemno, jest trzecia w nocy, albo druga. I gramy w The Foresta. I jealous God punished the parents called on their children. Teraz musisz przetłumaczyć. Chwila, muszę to jeszcze raz zobaczyć. Ty, to jest mapa? Co to jest? Pod M masz mapę. I ta skąpa znaleźliśmy, więc tak a propos zgubienia się na... nie wiem, gdzie jest południe. To już wiemy, gdzie jest południe. Więc dobra. Jeżeli ktoś nie grał w The Foresta, wątpię, żeby ktoś, nawet jeżeli nie grał, to żeby nie widział tej gry na oczy. Jest to gra o rozbitku, który spadł samolotem na tą wyspę, a nasze dziecko zostało, znaczy dziecko głównego bohatera, czyli zawsze hosta. Nasze dziecko. A ty czemu obok nas nie siedziałeś? Bo z przodu jest bezpiecznie, a nie było już miejsc, więc postanowiłem, że głowa rodziny i syn będą na przodzie. Aha, okay. No, ale przód się zepsuł, więc musieliście szybko przejść na tył. Bo tył tylko ocala. I pamiętaj. Nie widział, bo było bardzo ciemno. Chcesz się wycofać może? Bo schodzimy tak, w piekło. Idziemy. Bo wchodzimy nie, w piekło. Ja idę do góry. Zresztą te zęby i palce, czy nie wiem co to było, wiszące, to na pewno nie świadczy, że tu jest bezpiecznie. Wiesz co? Jednak nie dzisiaj. Jeśli powiem, że ty może na razie nie wchodź, ja zobaczę czy jest dzień, bo jak jest noc, to my tu przekampimy całą noc, bo nie ma sensu. Jest noc. Dobra. Tak? Oj, ale pobawmy się miłym panem. O, wypadł z niego hajs, miło. Hajs w dziczy? Zawsze przydatny. Oj. Okuleczki. Są tu. Czym się wchodzi do góry? Jak coś? Nie wchodzi, E. Ała. E i W albo S. I jak chcesz szybko zjechać, to Shift. Aha, okej. Okay. Wow, ale... Ty też to słyszałeś? Ale są lekko... Ja mam chyba za głośno tą grę. Ty to słyszysz? Tak. Ej. Bo jak to oglądałem, to nie było takie straszne. Nagrywamy sobie sylwestrowego filmika z The Forest. Prawda? Z kolegami gadamy, tam śmiejemy się, rozmawiamy. Powiedz, że jest ten... Sylwester. No, Sylwester jest. Zwykły Sylwester. Co? No, ja sobie posiedzę. Do rana. Ale to jak... Przecież nie muszę jeszcze iść do szkoły, tak? Problemy sławnych youtuberów. No. Aha. No ja dobra. Ja nie chcę tu iść. Mama tak zdecydowała, że idziemy w dół. Ale ja nie chcę tam iść. No nie wiem, wybrałeś. Ale ja tu nie chcę iść. Ty, a wiesz gdzie jest katana? No, w tej jaskini. W tej? Nie, a wiesz gdzie dokładnie? A, no to idziemy. Ja wiem gdzie jest dokładnie, a nie w tej jaskini. Wróć się, mordo. No tu musiałem... Nie, do tego... Nie, odwrót. Pullback. Nie mamy ani sprzętu, Talina jest naszym... Wróciłem się. Też nasz punkt bezpieczeństwa, bo oni nie umieją... Nie potrafią... Wspinać się po linach. No i gitara. A tam widziałeś ich już? Nie, ale słyszałem.
To słyszeć, to ja tu już ich słyszałem. Nie, ty słyszałeś osuwające się kamienie. Ja też je słyszałem. Nie słyszałeś kamieni. Dobra. To look, czy jest day and... and go. Zapewne tak. Tak, jest day? Jest full night, kuzip. No, why? Idę, mam przekonanie, wracam się. A co, były tu jakieś typy? No, były. Ale poczekaj. Dobra, to ja schodzę, nie? Kuźw! Oj, mój piesek. Szczeka, idę go uspokoić. Tu jesteśmy chyba bezpieczni, więc... Hello! Cibutko! Pies. Wytnę to. Och, czy już jest dzień? Nie, wystraszyłem się psa. No kurde. Triggeruje mnie ten mój pies. Jakby to powiedział Belix, nie ma wpływu na mojego psa. Ta, mąż wychodzi, bo już dzień wstaje. Pamiętaj, że w dzień w cenie jest bezpieczniej niż w nocy, po prostu jest jasno. Po prostu widzimy, że trzeba uciekać. Dokładnie. To jest idealne określenie na sytuację dnia. Po prostu widzisz największą odległość. Gdzie ty jesteś? Dobra. Mamy kompas. Halo, kompas. So, okej, okay, idziemy na... West. Nie, dobra, idziemy na południe. Idziemy. O, kolejny kolega nasz. Ty ich nie powinieneś atakować, bo ty nie potrafisz jeszcze walczyć. Ja? Widziałem tyle tutoriali, jak się walczy. Jestem już pro. I wiesz, mam duże sensitivity, więc to znaczy, że umiem walczyć i strzelać. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, nie wiem, czy wiesz. Oj. Taśma klejąca zawsze się przyda. Tak myślę. W sumie nie. Na siedzącie nie przyda. Dobrze, że cię widzę na dalekie odległości, bo byłoby kiepsko, bo ja bym się zgubił od razu. Piękny dzień w deforeście. Po co mam włączoną latarkę, jak nie potrzebuję latarki? Każę się odsunąć. Od czego? Oj. No to niezłe, radzę się odsunąć. Czemu tak zrobiłeś? No to była część beń. A ja piję cały czas alkohol przez przypadek. A to część broni, jeśli chodzi o ten rewolwer sławny, tak? To jest pistolet z alkoholem, nie jest rewolwer. No, czy co tam to było? Ty to wziąłeś już, czy ja też to muszę wziąć? Ty też to musisz wziąć. Tak, drewno tutaj przestawiamy, ale drewno mi nie obchodzi w tym momencie. Old gun part 1 of 8. Wejdzie, potrzebujemy żarcia. Tak, wody mamy, bo nazbieraliśmy milion puszek, ale jedzenie nie mamy. Nie wiem, to skorupy. O. Albo się siedzimy blisko. Czyżbym zjadł złe jagody? Chyba nie. Chyba jednak tak, jeżeli twoja postać się otrząsnęła, to tak. Tak, otrząsnęła się, ale dostała chyba jedzenie. No tak, z każdych jego dostaniesz jedzenie, nawet z Muhammada dostaniesz jedzenie. O, widzisz. To jest dobry protip. Ale tylko raz. Masz tylko jedno życie na życie. Czemu nie mogę wziąć tej liny? Bo mam już za dużo liny. No, liny może mieć tylko trzy, niestety. Już też się z nich wykraftować, ale...
Tak, kraftować z liny. Dom robimy, a nie liny kraftować. Water skin, quiver. Ja będę musiał quivera sobie szybko zacząć, bo ja lubię z łuku walczyć. Po pierwsze trzeba strzała, po drugie quiver. Jeszcze modernistyczny łuk to tak nie boli, bo da się sobie jeszcze strzelać. Ale quiver. Kurczę, da się powiększyć plecak? Znaczy, w jakim sensie? No, żeby więcej rzeczy móc nosić. A tutaj nie masz objętości na rzecz, tylko danego przedmiotu możesz mieć ileś. Ilość. Aha, ale nie można tego zwiększyć. A czy to zależy czego? Na przykład patyków może być po ulepszeniu 20, kamieni chyba 10 po ulepszeniu. No to teraz patyków mam full i nie mogę zbierać i ale smutno. Ale się patykami nie przejmę. Leki, pieniądze, patyki. Czy to full? Nie, to papek. Chyba to fuck. Ach, co teraz robimy? Chylika mi ósemki do okami. Fuck. A. Jak coś, to tu mogłeś sobie zjeść jagody, zobacz, tu są, nie wiem, czy zjadłeś. Nie wszystkie dla mnie, te, które ty widzisz jako jadalnie, zawsze niebieskie. Dla mnie są jadalne. Tak, ale aha. Umiem mogą być inne. Dobra, to ale zawsze dobrze mieć głód uzupełniony. Myślę, że nie. Nie zawsze jadę na głodzie. Nie, to ja zawsze wolę być safe. What are you doing? Chylika go nie. A gdzie jest siekiera? Kurwa, kto by myślał, że mieć alkohol wyposażony pod trójką? Boże. Dobra, dzień. Boże, ale no poważnie mówię. Niektórzy by się cieszyli, że tak masz. Ale ja tu po pierwsze marnuję alkohol, po drugie marnuję sobie staminę. Bo co chwilę klikam sobie 3. A jestem przyzwyczajony, że na singlu miałem to. Jak grałem, to miałem no. Łuk. Pod trójką. O, co to zrobiłeś? Co? Łucznie. Dwa patyki sobie wykraftuj. Łucznie. Dwa patyki. Dwa patyki. Dobra, to jest protip duży. Jeden i drugi. Oj, to chyba nie tak miałem kraftować. Sama ja po prostu właśnie zjadłem. Fresh spalm. Nie umiem kraftować rzeczy. Ja potrzebuję piór, idę mam piór. Jest. Equipment, dobra. I co, i tym będę bił różne śmieszne zwierzęta? Weź sobie farmę na to. Ta, jakby to działało, to bym nałożył. Nie wiem. Farba działa, tylko dopóki się nie zmieje. A w ogóle tak. Tak tylko mówisz, po prostu myć się nie chcesz. Men. Nie działa. I ty mówiłeś, że ja nie umiem walczyć. Ja jestem troll walczącym. Ty, co oni mają tyle zdrowia aż? Bo to jest hard. Dobra, hard, nie hard. A weź poczekaj, nie mi go tak. Jak już wiesz. Jak już go zabiłeś, nie tnij go. Jak już go zabiłeś. No. To go spal na kości. Oboje. Boże, ale to nagranie nie wygląda dobrze, bo się przycina co chwilę. Nie, to u mnie się probably nie przycina, ale nie mam podglądu. A dlaczego? Ty, deszcz pada i zmienia nam farbę. To se pofarbiliśmy. Kurde. Najgorzej. Wszystko przeciwko nam. Panie Gu. Co myślisz, mogę zjeść rękę człowieka? Wysuszą nam. Chyba nie. Trzy kości, dwa klofy i z podstawa włócznia kraftuje się sobie lepsze nawet. Ej, bo gdzie to są? Gdzie zleciały te kości?
Ja je zabrałem. Ty je wziąłeś? Mhm. Tylko... A to nie mogę też ich wziąć? Nie, ale tutaj. No dobrze. O, co to takiego? Dałeś mi kość. To miło z twojej strony. Mógłbyś szybciej, bo czasu nie mam. SLX? Tak? No, pospiesz się, bo czasu nie mamy. A, i co, jak to się kraftuje? Jeszcze jedna kość. Jeszcze jedna kość. Czemu pokazujesz na kogoś? Proszę, lecie. No, o, ty usiadł na twoim palcu. No i spiję tym się. Trzy kości, dwa klofy i podstawowa włócznia. Teraz patyków, nie? Daję. Czekaj, podstawowa włócznia. Trzy kości. I? I klof. Szmaty. Co? Szmaty. Szmaty. Po co patyk do tego? Jaki patyk? Szmaty. A, szmaty, ja usłyszałem patyk. Dobra, udało się. Wow. Gdzie my idziemy tak naprawdę? Jakbym jeszcze wiedział, gdzie ty idziesz, to bym powiedział ci, gdzie idziemy. No dobra, widzę cię. W tą stronę w ogóle powiedzieliśmy. Gdzie są myśli osiedli? Na południu? Na południu, to całkowicie w złą stronę poleciliśmy, chyba że idziemy na północ. Nie wiem. Na pewno nie idziemy do tego zimnego tam. No to właśnie na północ jest zimne. Dobra, to idziemy na... Ale ja bym się poszedł tam na północ na początek, bo tam jest katana. A! Katana? Najlepiej. O, ptaszek. Kurde, prawie zabiłem ptaszka. A nie, to miałbym pióra. Ja, bo to jest ta duża wioska. No tak. To nie jest główna wioska, ale to jest duża wioska, więc jeżeli ta wioska jest na południu mapy, mniej więcej, to idąc... O, bo tu wróciliśmy się do punktu wyjścia. O, tym za tym byłem, uważaj. Walczę z nim. Ja nie mogę dojść, bo... O, ucieka chyba. O, do mnie, na mnie, a nie, jednak na ciebie. Nie walczysz tą włócznią z nim? Tak, ale teraz nie masz blokować ciosów. Oj. To niezłe blokowanie ciosów. Dwa strzały mi walną i zginąłem. Zabiłeś go? No zabiłeś go. A, nie zabiłem go. Nie zabiłeś go. No już. Dobra. Palimy go, czy co? O kurwa, sorry. Na razie... Dobry. Na razie nie. Na razie nie. Na razie to chodź sam. Musimy dojść do domu. Musimy mieć dom. Oj, typ kolejny biegnie. Chyba się rzuci na mnie zaraz. Albo na ciebie jednak. Ale, bo my musimy iść do przodu, stary, a nie w jednym miejscu. Idź na południe. Idź. Ułania. Dobra, chodź. SLX, chodź na południe ze mną. Bo my nie przeżyjemy dużo. O, w ogóle wróciliśmy się do punktu i tu pistolet rozwaliliśmy. Mhm. No, zaraz znowu będzie noc. No tak, ale nie chcę się oświetlać przy wiosce. Z tej strony. Wioska to jest do zasobów. Nie. Czego to masz takie problemy?
Nie ty, tylko moja postać. Ale sapy ten mój typ. A jestem kobietą, czy jestem typem jakimś? Nie ma kobiet. Aha. To smutek trochę. Co to, na co polujemy? Ja akurat jagody zbieram. Że nie jagody zjadłem. Jak grzybka zjadłem. Jak rzucił? Trafił. No. Trafiłeś jak pro. A ty biegnij sobie, ty nie wykaj za mną, tylko po prostu biegnij i zbieraj. Poluj na zwierzęta, ale poruszamy się cały czas na południe. Tylko czym się włącza kompas? Znaczy już na W w sumie. Nie ma skrótu chyba. Nie ma skrótu. Muszę go wypisać. Jest. Param pam pam papam. Kurde, ja cały czas biegam za tobą, bo jakoś tak nie wiem, odruchowo. Jak w Warframe'ie. No ale trzeba do Warframe'a wrócić. No. Ja już zdobyłem Indiusa, więc już możemy grać. Okej. Okay. A my jesteśmy tu. Tutaj jest ładna polanka. Znaczy, tu się zaraz osiedlimy. Spokojnie, jesteś na polanie chyba tam, gdzie jest wejście do skin, nie? Nie wiem, możliwe. Tak, tak, to jest ta polanka, tak, gdzie jest skin. Tu się osiedlimy. Mhm. Dokładnie tu się osiedlimy, ale pierwszy dom nasz będzie na drzewie. Drzewo, proszę, ja chcę na drzewie domek. No, mówię. No, to idealnie. Tak, to pierwszy domek będzie na drzewie. O, łódka. Poszedłeś na łódkę? Jeszcze nie. Jestem na polanie. To czekam na ciebie. Chodź na polanie. Na polanie już byłem dwa razy. Ale tak, to się budujemy już. No to jakieś drzewo musimy znaleźć, chyba że robimy takie pod te. Podwyższenie. Nie, super. Za wysokie, za dużo liści, idealnie. Za wysokie, za dużo liści. A! Gitara. A tam nie ma wioski znowu? Wywalone mamy, to są trzy domki. To nie jest duża wioska. Szkoda, że nie da się niszczyć obiektów. Myśmy zniszczyli taką wioskę lamusów. No to się niszczy obiekty, ale nasze. No nie. Ja muszę kompas, mam wrażenie, że nie. Ej, a ten, niektórzy youtuberzy robili tak, że się nie dało im zniszczyć domów. Da się tak zrobić u nas? Wyłączenie uszkodzeń struktury, ale to nie ma sensu, bo wtedy jest nudne. Wtedy tak jest za łatwo. No jest za łatwo, bo się chowasz w domu i wtedy nic nikt nie może zrobić. No ale zobacz, jak jesteś w domu na drzewie, to i tak ci nic nie może zrobić. No tak, ale... Dom na drzewie jest malutki, a drzewa mogą... zresztą jak jesteś w domku na drzewie, to to wielojęki może cię pozbawić w domku na drzewie. Co? No bo wielojęki może ścinać drzewa. A, ale to go wtedy łupiesz po prostu. Czoło i tyle. To wtedy musisz zbić z domu. O tym mówię. Bo on ci zmusza, żebyś wyszedł z krywki, bo ma dużo obecnych. Po ile można brać? Po dwie, no nie? Takie pale. Tak, zawsze po dwie. Nic tego nie zmieni. Znaczy,
No wózek musisz zbudować. Jak teraz zbiorę te... Zbiję koło nas drzewa, to będzie źle? Czemu? No bo to może zniszczyć nasz chyba dom, nie? Po prostu nie celuj w dom. No poważnie mówię. Musimy sobie piły mechaniczne załatwić. Nieopłacalne są szczerze. Te modernistyczne jak najbardziej, ale... Nie. Nie? Nie opyla się pił. Trochę paliwa i kara jest. Ale nie o tym mówię, tylko że one są i głośne... Równie nic. Mi się tak wygodnie zawsze siekierkami spiłem. Nawet jak już miałem piły. Ej, czemu tak mało pali z tego... tych drzew leci? Zawsze tu leci. Mało. Ile jeszcze potrzeba? Jeszcze 9 tylko. Tam. Wszyscy ustawieni. Trzeba szybko jeszcze ogarnąć pożywienie jakieś. Właśnie to nie lubi domków na drzewie pod tym względem. Że mają małą przyjemność. Na razie nam nie potrzebne. Będzie. Co? Na razie nam nie potrzebne. To już nam potrzebne, bo tutaj na jakie potrzebujemy budować. Dobra, jeszcze tylko 3, ale... Jak sobie zamierzaj tu? Ile jeszcze? 6 pań. 3 chyba powiem. 6? Może... Nie, musimy szybko modernistyczną siekierkę ogarnąć. No. Żeby ogarnąć modernistyczną siekierkę, to musimy pokonać jednego z bossów. No, to nie są bossowie, no to tamte. Bossowie. Zabiłem ptaka przed nim. To nice. Wow. Pada deszcz, zrobiłem już dom. I ty też. Pyk. Unboxing naszego nowego domu. Nasz dom jest duży. Bardzo. I ogólnie... Co? Czego uszczypiłem? Mam nadzieję, że nie. No nie. Głupia Jolina. Co tam sobie budujesz, kraftujesz i tamtego? Robimy na górze może ten? Co? No, możemy się już zapisać i je zapiszę nam na... Co, myślisz, żeby kończyć odcinek w tym miejscu? Nie, ale po prostu zapiszę, nie? Mhm. Ja zapisałem. Idziemy spać? Nie. Na razie nie. A ten co? To się pojawia. Musimy szybko zaplanować... musimy rozplanować działanie. Jedzenie. Mi się wydaje, że nie ma sensu się budować tylko na drzewach. Musimy się zbudować na ziemi. Mhm. Bo... Popieram.
Mogę postawić tutaj ognisko na górze? Teoretycznie możesz, w praktyce nie wiem, czy chcesz. Czemu nie? Nie wiem. Dobra, jest. 37. Tak jak nie. Ślepy ze mnie człowiek, bo jest noc. I w ogóle... Ty, ja serio nic nie widzę dosłownie. XD. Pójdę chyba w tą stronę, możemy się przybliżyć, no ale... O, piwnica odesną działa, no i dobrze. Brightness. Czy to coś pomogło? No trochę. Chyba. Nie znam się ten brightness, pomaga w tych, że... Zawsze coś. Coś ci na drzewa, co? Mhm. Tylko ja zetnę drzewa. I patyki tam dołóż. Patycki. Sprawdzę, czy jestem w stanie coś zrobić z tym. Zapomniałem, że mam światło. Jest przydatne. No nie. O nie, bije mnie coś. Jakiś lamus mnie bije. Schowałem się do domu. Ale ty nie mówię, tylko tutaj. Ale ja nie miałem czym walczyć, bo schowałem rzeczy. Tutaj nie masz. Wszystko masz przy sobie. Tak, ale nie mam skrótu, żeby... Kurde, dzwonią do mnie ludzie, jak walczę z zombie, no, nienormalni. Dobra, to są głupie wariaty. Co mu się stało, ty? Padaczkę ma. Idę odebrać telefon. Albo nie odebrać, zależy, kto dzwoni. Jednak muszę odebrać. NZ. Przeżyłeś? Idziemy tam do nich? Na dół? To jest trójka, jeden z patykiem, jeden z naczyką, a jedna noga. To może nie, chodźmy tam na razie. Chyba, że ja ich mam odciągnąć, a ty ich będziesz strzelał z łuku. Upieczą najpierw zajęcie dwa kawałki. Jeżeli masz. Jak się? Wrzucę.
No tam masz R i C sobie daje, żeby mieć wybierz miejsce. Nie, ale po prostu pod R-ką masz sobie dać. Ale miałem tylko jedno mięso, włożyłem tam. I kiedy to się zrobi? To wypadnie, czy coś się z tym nie, stanie? Nie, kupię to się po prostu, miał taki symbol buźki otwarty, tego Pac-Mana. Aha. Pac-Man. To może zjemy, odrodzi się życie nam i idziemy ich zabić. Ja mam full życia, nie? Czy ja mam mało życia bardzo? Coś jest to... To jest dziecko na łotysku. Dobra, to... Jak to... Życie to jest to na kółku po lewej, na dole, tak? Tak, czerwone, ale jak masz ciemne, to znaczy, że możesz się to zregenerować, a jeszcze to życie nie masz. Jak jest jasno czerwone, ale... to jest zregenerowane. Dobra, to zaraz mi się zregeneruje. A po lewej masz ciemny niebieski pasek, czyli ogólną wytrzymałość, a błękitny, czyli staminę twoją tymczasową. Mhm, dobra, to co, schodzimy do nich? Czekaj, ja mam lepszy pomysł. Jaki? Bo wiesz, bo ostatnio Puszcza Białowieska ma problemy z wycinką. Aha, rozumiem. Mamy im pomóc, tak? Tutaj nie kapiłem. No, chociaż, ej, nawet nie. Ty, dużo ściąłeś, ty kurde. Ja, pół lasu ściąłeś. Dobra. I po puszczy. Nie myślałem, że... Co z żubrami? Już mam tytuł odcinka. Pójdą tam? Wycinka lasu białowieskiego. Jakie robię screenshota chyba. Ej, jeden dostał tym drzewem i zginął. Wow, to tylko dwóch jest teraz? No tak. To go. Tylko z siekierą przygotowałem. Bo włóczem nie jadę walczyć, bo to jest niewydolne. Dobra, go. Ale sam blokuj, blokuj. Nie włócznią. Nie, ja walczę tą. Jeden uciekł. A gdzie jest ten drugi? O, zabiłeś go. Oj. Nie, że to uciekali. Lopatę. Dobra. Ja idę na górę, bo muszę zregenerować mi się HP. Co? Ktoś jeszcze żyje. Kto? Jak to? Ktoś się śmiał. Dwóch zabiliśmy. Ktoś się śmiał. Dobra. To weź, chodź na górę. Może przyjdzie tutaj. Chyba nie pozwolę, żeby... A nie, to on jednak nie zginął, stary, od drzewa, tylko tam... Tylko... Od? Ja go tam zostawiłem wcześniej, ja go wcześniej zrobiłem. Aha, to jeszcze jeden jest. Znaczy, mi się wydaje, że tam ci uciekli, bo to było dwóch paranoików, w sensie, znaczy tych psycho, a tam był szaman i była lady, nie? Więc wątpię, żeby... Aha. Żeby to byli ci sami. Zresztą, że szamana podpaliłem. Jak się robi łuk? Patyk, lina i dwie szmaty. Patyk, lina i dwie szmaty, okej. Okay. Ja schodzę, trzeba tu drewno zainwestować. A strzały się robi z? Pięciu piór. Wow, to pióra trzeba mieć. Dobra, to jeszcze zanim będę miał pióra, to milion lat minie. Jest tu. Jest, idę do ciebie. Lady, co prawda nie ta sama, ale jednak. Tam wiesz, że nie ta sama. No bo tamta była normalna, to jest fajna. O, jest okay. Jeszcze drugi. Właśnie nie mogę. Ty, ja nie mam życia, czemu ja mam tak mało życia zawsze? Bo to przyjmujesz ich na klatę. Trzeba blokować. Czemu się głapę? Plecy! On jednak nie zginął. Wracamy? Wracamy czy nie? Nie. O, właśnie, sam do tego. Czemu gra się tak podgłośniła? Nie wiem, gdzie jest ta babka. Uciekła mi gdzieś.
Jak sobie radzisz? Dobrze. Ty zabiłeś tamtą? Nie, uciekł. No to czemu je zabiliśmy? No bo uciekli. No to nie przyjdą? Pewnie przyjdą zaraz, ale nie będę ich gonił, bo to nie ma sensu. O, przyszedł jakiś. Ten sam? Przyszedł jakiś chyba. Nie jest sam. Szaman, plecy. Chodź, ja uciekłem do domu, bo mam mało zdrowia. Leci, trzech tu jest. We, chodź na górę. We, bo coraz dalej się oddalasz, chodź tu. Dobra, walczę, spokojnie. Taki sobie nie daje strzelać głupich czasów, to właśnie taki jak ten. Tam kiwo. A to jest dobrze. To jest dobrze, ale jak już strzelasz sobie głupie czasy dajesz. No właśnie, dostałem taki głupi czas za całe życie pewnie, więc... To jest najgorsze, że oni tak walą za całe życie. Nie, bo ten akurat był z bronią. Burn. Płoń. Jak się strzelił do niego? Co on tak skoczył? Jaki dzik. Kończę lamusy. Ja też nie mam co jeść, ale tutaj się coś możemy to upiec teoretycznie. Nie, to się suszy. Nie, ale no, chyba, że coś to upiec, ale nie wiem, czy się opłaca, bo są nasze zapasy. Wiesz co zrobię? Myślę, że a nie, bo my... Nie wiem, czy my jesteśmy strasznie wysoko na tym drodze. No i dobrze. Nie, bo normalnie mógłbym zeskoczyć sobie na przykład na dół i zadać jakieś ciosa z powietrza. A nie masz już tych? Co? Strzał? Nie masz już strzał? Mam, ale są pod takim kątem, że nie mają. Co oni biją? Lubią nasze zero? Chyba wylepali to zero. Biją drzewo? Ja się zastanawiam. Przecież nie mogą. O, a sami się biją. Weź daj mi zobaczyć. Lamusy. No, biją się sami. No i dobrze. Chyba jedną byś zabili się sami. Chyba spali właśnie. No tak, właśnie biją się między sobą. Zwykłe upsajko. Ale to chyba wszystkie. Nie, jeden nie jest psycho. Aż zachowuje się jak psycho. Patrz. Jeden uciekł. A jeszcze jest trzech, czterech jest. Dobra, spokojnie, damy jadę. O, jedno biegnie. Masz na pyrę. Uważaj, ty co masz. Kurde, co ty jesteś tak głośno? O nie! Jak lamus. Fuck, ja też jestem na dupy. Jak lamus. O, chwila. Co ona robi? Kogo ona atakuje? Czy ona atakuje tego drugiego? Co ona robi? Nie szanuj się. To będzie dobrze. Szczęśliwego nowego roku! Nie, dzięki. Wicked. You were moved. User was moved to your channel. Aha. No, to nie jest złe. Nagrywki. Co, zabiłeś ich wszystkich? Nie, jeszcze jeden uciekł, ale... Dobra. Chodź, puszczę białowieską, naprawimy. Ale to weź może zbuduj wózek na lobby. Wózek? No nie wiem. Kolejny kanibal, tutaj idę go poprawić. Jeszcze trochę brakuje do wózka. Powiem ci, przez ten pierwsze dwa dni czułem się jakbym
grał pierwszy raz w Minecraft. I śpiewał mi się gdzieś z domu. Znowu kolejny. Gdzie on jest? Tu. Chodź, no jest tutaj. Go na szalona. Zwyczajnie strzałem. Postrzeliłeś. On mnie strzelił. Dziękujemy. Chausek. Co, wziąłeś jego głowę? Nie, on mi zabrał ten. On mi zabrał strzałę. Znaczy ja mu dałem strzałę, ale on nie oddał, nie? No to wrócił dzisiaj i chyba oddał. Widać, wychowani są w tej Puszczy Białowieskiej. No, w Puszczy Białowieskiej. Ty, kurczę. Ten odcinek to będzie przygoda w Puszczy Białowieskiej chyba. To się tak czuję. Pam pam param pam pam pam. Zbieru. O nie. Jestem bezpieczny. Good. Ja czuję się bezpieczny. Ja mam mało życia. Mądry. A i średnio się czuję bezpiecznie. Wiesz, że bardzo bezpiecznie to jest. To prawda, trochę twoim kosztem, ale czuję się dobrze. No, no to nieźle. Przecież jestem ze sobą szczery, no? Czy to będzie nie, ubranie? No, dobrze. Fajnie to. Czy to będzie ubranie? Widziałem. Fajnie, że w tej grze widać postęp pracy od razu. Od razu? No chyba nie. Nie no, widać, od razu stawiają ci się, kurcze, lewitujące te deski. I w ogóle. A co, o to ci chodzi? Tak, o tym. Możesz usłyszeć niespodziewany wybuch. Mówisz mi, żebym się nie przestraszył, jak Lewis. Już był. No to za daleko byłeś ewidentnie. A i podstawą naszej obrony będą pułapki, myślę. Ja myślę, że mury byłyby lepszym rozwiązaniem, nie, ale... mury nie są dobrym rozwiązaniem. Mury z pułapkami, jak najbardziej, ale same mury nie. Nie sprawdzają się ugryźć. Dobrze, to nie będą mury z pułapkami. Sens. W ogóle poszedłem na Sylwestra do dziadków i puściłem im film. Znaczy na początku to się zapytałem, co chcecie obejrzeć. Dziadek od prozu odpowiedział western. I puściłem wspaniałą siódemkę i mi się spodobał ten film. Polecam każdemu. Polecam. Jest dużo fajnych filmów, które można szczerze polecić. No. Wiesz co? Ja bym uderzył w tą jaskinię tutaj przy nas, bo tu jest modernistyczna siekiera. A to nie ten? Co? Nie katana? Nie, to nie. Katana była tam, gdzie byliśmy, tylko nie chciałem ryzykować, bo tam jest trudno tą katanę dostać, bo tam jest chyba 3 bossów do pokonania, po razu. No. Z tych mini bossów. Tutaj wiem, że jest boss. Tak, jestem gotowy. Po prostu jestem gotowy. Pomożesz mi? Tak, tylko... pomogę ci, nie? No co ty, sam nie walcz. Tylko szybko doniosę te rzeczy i idę do ciebie. Gdzie ty już jesteś, pod jaskinią? Widzę, nie ma wlaki. No nie, najgorzej. Jakby ktoś na filmie się zastanawiał, gdzie widzę, nie ma wlaki, to wy na filmie ich nie widzicie, bo tak ciemno jest. Ale widzę, są jakby... przy moim kolanie, a słyszę ośmionoga. Nie zjeżdża, nie, stój! To jest, temu? Bo to jest boss na dole. No to co? Walczymy z nim? No nie wiem, jak chcesz. Gotowy? Najwyżej zgijemy. No. Znaczy nie mam pół życia i w ogóle, ale możemy iść.
Odciągnąć go. A skaczące niemowlaki olać je, tak? Nie, bije, jeżeli mogę. Gdzie mam go odciągnąć? To są bite niemowlaki, jak się zajmę. To są bite niemowlaki, jak się zajmę. To są bite niemowlaki. Na tobie. Miła niemowlaki, chodźcie do mnie. Miła niemowlaki, powiedz jak wyszedłem. Uważaj, skaczę. Ojej. Chodź tu, typia. O nie, strzelił do mnie. Mam za głośno grę. Niemowlaki, gdzie jesteście? Niemowlaki są tam. Na dole. Ale niemowlaki są słabe, ten boss jest mocniejszy. Będzie pewnie niemowlaków niż bossa. Nie wiem. Jak się jeszcze nie leżę? Widzę. Ale mam jeszcze dużo czasu. Już nie musisz czekać. Dobra. Gdzie jest ten typ? No, nie widzę? Czarżuję na ciebie. Mogę go bić teraz, jak się pali, czy na tej nie? Dostałem lepę. Dobra. Aha, ja też dostałem lepę. Czarżujesz? Nie. Nie mogę jak chyba zginęły już wszystkie, nie? Zabiłeś typa, czy nie? Zbierz z niego armor. Tak, zebrałem. Ale pęci długo robiliśmy. Jeszcze żadnej broni, kto by mogła być. Ale też trzeba szybko znaleźć to, co chcemy i wypiłem ten czas. Chodź, nie idziemy sami. You have an idea when może być to? Maybe. No tutaj gdzieś. Znaczy, niekoniecznie tutaj, ale to jaskini. To może szukajmy tego, co potrzebujemy i zostawmy to gubianko. Chyba, że chcesz to lutować. No to już nic nie ma, chyba, że to trzeba wysadzić. Jak już to trzeba wysadzić? Nie wiem, możliwe. No, nie, zostawię sobie laskę dlm tu na pewno. Ale to chyba będzie się świeciło, połyskiwałoby się, jakby trzeba było to wysadzić. Gdyby trzeba, chyba to można by było wsadzić laskę dlm tu. Po prostu. No, zresztą żadnych niemowlaków już nie ma. O! Soba. Napiję się nawet. Już zawsze się boję wchodzić do jaskini. Ale nie, że jest to trudno, bo jest to na. Nie jest to jakby najgorsze. Tylko raz robiliśmy taką sesję sobie z, właśnie z przyjacielem, nie? No. No i postanowiliśmy wejść do jaskini. No spoko, wróciliśmy do jaskini. I okazało się, że w ciągu tego jednego wejścia już nie chcieliśmy wychodzić, po prostu przeszliśmy całą grę na jednym menu. Nie wychodząc z jaskini, nie? Więc było niefajnie, bo nic nie zbudowaliśmy w sumie. Ale to nawet nie ten, przecież jak zdobędziemy wszystkie rzeczy, to nie musimy kończyć od razu. No nie, ale wtedy jeszcze nie było tylko endingu alternatywnego. Bo teraz ten ending alternatywny pozwala na olanie sprawy. I jakby możesz sobie grać wtedy. Bo jak zakończysz grę, to
przez ten venting jeden ci kończy grę i w ogóle na zasadę zmieniony. Już nie jest taki jak dawno. A ten nowy pozwala ci grać dalej. Tyle wiem, nie chcę się spoilerować za zbytnio. Mhm. O kurwa, na pewno. To szybkie to nie bada. No. Pomóż mi. Dostał lepę. A ty też dostałeś. Uważaj, plecy, bo będziesz miał. Dobra, jeszcze jeden chyba tu jest, bo jest to. Ja patrzę, czy nie idzie. Biega tam Lamus. O, idzie do mnie. Uważaj. Dobra. Cofnij się. Ej, uważaj, bo ten dynamit tam, wiesz. To jest dynamit, czy co to jest? To jest flara. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj będzie ta siekiera. Tak. Ja tego jestem pewien, ja nie myślę, że ja to wiem. To nie wiem, w którym przejść, czy to tutaj chyba ta siekiera, czy tam niżej? Chyba tutaj. Niżej, tam pewnie jest zejście, pamiętam. No tak, jest tutaj zejście, nawet pokażę ci gdzie. Widzę, jak nie pamiętasz gdzie. Ja pamiętam, tam było po lewej, nie? Tak. Boże, to jest duża jaskinia, trzeba się posypać. Czemu? Najpierw po siekiera. Czyli mówisz, że za szybko byśmy... Nie, znaczy... Za szybko byśmy dotarli do następnego bossa, nie jesteśmy gotowi na walkę. Ja ledwo przeżyłem, a ten... A miałem... A ja zginąłem milion razy. Wiem, ale ja miałem 5 pasków armora. Bo sobie craftowałem. No to nieźle. Ja nie miałem ani jednego paska armora. To jest to... No tylko, że ty nie walczyłeś z niemowlakami. A ja walczyłem z bossem. Dobra, no. Mamy coś. Powiem tak, niemowlaki mnie ani razu nie zabiły, a boss mnie zabił 3 razy. Na tej siekiera, lepsza, no mamy siekierę. Tu będzie siekiera. Na końcu, na końcu. Mhm. A, jestem. Za dużo już mam rzeczy. Kurde, to jest milion lasek dynamitu. No, stanowczo za dużo niż potrzebuję. Stanowczo za dużo do tego, co możemy. No. Ja mam tylko 5 kamer. Kto to zmieści? Ty, czemu mam tak dużo życia? Co ja założyłem? Mam milion życia chyba. Masz cały pasek czerwony? No prawie. To jest normalne. Tak? To pierwszy raz mam tyle. Na początku ty na pewno miałem. No może i na początku miałem, ale powiem ci... Miło się czuję z pełną drogą. Tekera. Speed damage block. Speed damage. Ej, to teraz opłaca się walczyć tak naprawdę siekierą. Teoretycznie lepsza jest włócznia, ale włócznia nie ma bloku, dlatego siekiera ta modernistyczna jest najlepszą bronią, jaką teraz dysponujemy. Testuję nową broń. Nawet jest spoko. Czuję się trochę pewnie, jak ją mam. Ozdobię ją sobie.
pamiętaj, że ty jej nie zdobysz, tylko ty ją ulepszasz. No, tak, na pewno. Ej, a jak się dokłada te? Bo daję tu niby jakieś, kurcze, nie wiem, 3 cup, ale nie mogę połączyć to z zębami. Jak to się robi? Co? Jak co? No bo ja chcę dołożyć te zęby. A to saplinga jeszcze. Dajesz siekierę, zęby i co jeszcze? Żywice, to takie nasionko drzewa obok liści. No tak, tylko jakby nie mogę jej udekorować. Chyba, że coś się próbowało w ostatniej wersji, bo też nie mogę. Znaczy, wykraftować mogę, ale nie mogę przyłożyć jakby w tym miejscu, w którym chcę. Dokładnie. Tylko gdzieś się tak randomowo ustawiają. Co się stało? Idziemy. Co, idziemy na bossa? Myślę, że moglibyśmy wrócić do domu i skończyć odcinek, bo już jest bardzo długi. Niezłe odcinki. Po godzinie. Tak, to jak już chyba drugi odcinek jest. W takim razie. No bo, ale nie będę, nie chcę się to wkroić. Czyli co, idziemy zakończyć? Tak, godzinny odcinek wystarczy. Godzinny odcinek? Jak ktoś to obejrzy, jeżeli ktoś to w tym momencie ogląda, jak już mamy po milion subskrypcji, to napiszcie w komentarzach, co mają napisać w komentarzach. Klofi siekierka, to płonąca siekierka. Dokładnie, klofi siekierka, to płonąca siekierka. Co? Tak macie napisać. Co? Co? Co mi nie wiem, a co powiedziałeś? Klof. Jak? Klof. Co to jest klof? No szmata. A, że klof i siekierka to płonąca siekierka, tak? Czy co ty powiedziałeś? No tak, dokładnie. Aha, no to dokładnie. Nie mogłeś po ludzku, szmata? Po prostu? My chyba w tą stronę idziemy. Nie. Tak? Nie wiem. Mieliśmy wejść gdzieś do góry, a potem... Coś tam nie wyszło, przyjaciel. No. Chyba nie. To jest alkohol. To co? Dlaczego? Woda. To nie ma podstawowego przejścia. A kiedy będziemy akwalungi zbierać? Późno. No, nie wiem. Powiem ci, ta gra jest rozbudowana. Bardzo. Ja pamiętam czasy alfy, jaka była podjarka, jak się kózek do drzewa dostało. Czekaj, kto to nagrywał? I samu wtedy nagrywał? No i samo na pewno. Deforesty? Pan Wisowski na pewno. To były czasy. No, to były czasy starego, dobrego YouTube'a. Tak. Fuck is noc. Jak polski pingwin nagrywał Minecrafta i Vivo Zero też. Pamiętasz Vivo Zero? Vivo ile tam było? Nie kojarzę. Kojarzysz? Nie kojarzę. Nie kojarzę, bo nie oglądałem YouTube'a. Co? Chyba jest mało YouTube'a oglądałem. Nie oglądałeś Minecrafta jak był na topie? Znaczy, moim pierwszym YouTube'em jak oglądałem to był oczywiście Baby Joker. W sercu zawsze.
A, jakoś nie, szczerze nie. A co? No nic, bo ja na tym się wychowałem. Minę trawcy te sprawy. Nie, to nie. Dobra, co? Już wyszliśmy? No, jakoś tak wyszło. Dobra, to ten krótki odcinek ale uważam nie, za... Do domu. Do domu. Ja myślałem, że chciałeś tak skatanąć na skałce i zakończyć śmieszny odcinek. Do domu, bo podejdziesz, są samo komory zabrać. Tylko ich nie jedz. A jak się zbiera, a nie je? Nie da się, dobra. Z królika... A propos królika. A propos królika, królik pod nogami. Tak, powiem tylko, że to są zmiany kierunków. Tak jak ci biegnie. Takiego? No. Taki. Tym razem mu się udało. Zabrałeś wszystkie logi, bo one znikają. Co zabrałem? Kłody? No bo one znikają. Tak. Znaczy nie wiem czy wszystkie, ale większość. No tu akurat jest jeszcze jedno. Ale teraz nie znajdziemy dużo, bo jest ciemno i w ogóle. Tutaj jeszcze jest jakieś. O nie, wpadłem do rzeki i mi spadła ta kłoda. Z barku. Ty jak zwykle musisz coś zabijać, no nie. Uważajcie, jest nam potrzebne, nie mamy schronienia, żeby robić suszarki. Kurde, potrzebujemy jednak suszarki. Zazwyczaj się tego nie robi, ale jestem zmuszony, żeby zrobić suszarkę na świeżym powietrzu. Bo... No bo nie mam gdzie. No to jeszcze szybko serwujemy ten odcinek. Tata, trzeba szybko zakończyć i rozpocząć nowy i nagrać jeszcze milion. Tak, oczywiście. A tutaj widzę, że mięso dojrzało. O, można zjeść czy jeszcze nie? Tak. Nie, ty zabrałeś chyba, tak? Zjadłeś. Czym się je? Powiesz, nie jest, tylko jeżeli cię też nie zjadł, to znaczy, że źle że zrobiłeś. Odłóż. Dobra. Odłożyłem. Przyspamuj cel, w ogóle wszystko odłóż na to. Miałem tylko to, co zebrałem. Dobra. Ja save'nę na... Ja też, na wszelki wypadek. I co? Jeżeli coś się podobało z tego odcinka w ogóle, to można zostawić łapkę w górę i zasubskrybować po następny odcinek, bo będzie. Oczywiście. O, dokładnie. Dziękuję za głos, panie pośledzony człowieku na dole. No, a ty chciałbyś coś powiedzieć jeszcze? Ja? Nie, tak, panie. Ja nie wiem, czy ja bym chciał coś powiedzieć. Ja chciałbym powiedzieć, że DFS jest naprawdę przyjemna gra. Chociaż na nagraniu nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo miałem wrażenie, że czasami były spadki FPS-ów. No, nawet trzymałeś klatki, ale nie podoba mi się to, że mój komputer nie wyciąga, mimo że powinien wyciągać jakby lepsze gry. No, ale ogólnie może być ciekawie. Dokładnie, i będzie na pewno. W ogóle zapalniczka z fajnej firmy. No, elo.